Siema, wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj ostatni. Czemu ostatni? Ponieważ robię dzisiaj dwa odcinki z gry Sąsiedzi z Piekła Rolem. Kończymy cały trzeci sezon, jak i całą grę. Niestety nie będzie już więcej tego, ponieważ aktywność jest pod tym jest bardzo słaba. Druga część mi się nigdy nie podobała, od czasów dzieciństwa do czasów teraźniejszych. I podobno jest jakaś trzecia część, która jest w ogóle robiona parę lat później, która jest w ogóle strasznie dupna, jeżeli chodzi o to wszystkie. Więc usiądźcie wygodnie i nieważne mi to zajmie, ile będę się starał, próbował i denerwował przy sąsiedzie, miejmy nadzieję, że dzisiaj to skończymy w maksymalnie jakieś 20 minut, że nie będziemy mieli żadnych faili. No więc siadajcie wygodnie, jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy chcecie to już oglądać teraz w tym momencie, to lecz do kuchni po jakieś picie, a jedzenie i tak dalej i zasiadajcie przed ekrany, a ja tutaj już idę próbować zrobić to sam, jak sam tytuł mówi. Zobaczymy, Majsterkowicz, sąsiad, co będziesz robił w tym odcinku. Dobrze, ta gra jest na jeden przycisk, ponieważ tutaj mam trochę zniszczony palec i nie mógł go używać. Okej, zrób go sam, Woody przychodzi. Okej, widzę, że idziesz robić model siedzenia. Okej, tutaj zobaczymy, co znajdziemy. Kuleczki oraz bezpiecznik. Pewnie ten bezpiecznik trzeba tutaj wymienić, żeby ci coś pieprznęło. Tutaj nie mamy nic. Nie mamy nic w ogóle w łazience. Mamy tutaj coś zrobić pewnie z tym rurą pod ciśnieniem. Okej. Zejdźmy szybko na dół. Zobaczmy, czy uda nam się to zrobić coś tu. Coś może być w uszczelnieniu. Użyj uszczelnienia. Okej. Coś zrobiłem. Nie wiem zbytnio co. Rozlałem. Aha, rozlałem ten. Czy ty będziesz trzeba położyć pewnie ten? O cholera, on tu idzie. Trzeba szybko wymyślić, co tutaj pójdziemy. Tu będzie kabelek. W razie, że nie zrobiłem nic, co na przykład spieprzy mi combo. To raczej jak nie będzie. Okej, okay. Czy jesteś w lodówce? Znowu nic na lodówce. Ja pierniczę, nie wiem co jest z tym. Ale tu jest pies, czyli musimy iść na cicho na górę. Co my tu mamy? Tam, mówię, mam nadzieję, że się nic nie będzie działo z sąsiadem. Nie, nic się nie dzieje z sąsiadem. Idziesz teraz do... będziesz jeszcze do nas, okej. Idziesz do nas, znaczy idziesz na górę do... jak się nazywa? Kaloryfera, tak, kaloryfera. Okej, użyliśmy tutaj, ten szlifierka, niech tam ci pieprznie. Weźmy sobie tutaj kuleczki, postawimy. Pierwsza rzecz. Odpaliło mi... właśnie kochany... Szybko na górę! Jezus Maria, odpaliło mi pieprzony kaloryfer, nie wiem przez co. Chyba tutaj był zawór. Tak, zawór ogrzewania, czyli to chodziło o to. Okej, wychodzimy teraz szybko, bo on tak będzie nam się zwracał pewnie. Co ty mamy? Tak, idź teraz na dół to szybko zakryć, a ja czy mogę coś zrobić? No nie, mam tylko szafkę do zrobienia i jest książka jakaś. Od gilotyny po krzesło elektryczne. Od gilotyny po krzesło elektryczne. Tutaj! Krzesło elektryczne będziesz ziomeczku zrobił, dobra, spoko, rozumiem. Idziemy podmienić książkę. Nie my ci podmienić kurna książkę, tam sobie pójść do... Nie? Z instrukcją montażu trzeba było kliknąć, okej. Teraz mamy kabel i bezpiecznik. Ale wydaje mi się, że coś zgubiłem. Czegoś nie wziąłem? Nie, no jest 8 pułapek, a nie, czyli dobrze, okej, jest 8 pułapek. Szybko polecimy teraz tutaj. Polecimy szybko do szafy. Zosmarę, szybko. Jezu, ty się chowasz długo w tej szafie, ziomek! Czemu tak długo? Okej, bezpiecznik, baw się z bezpiecznikami, zabrałeś bezpiecznik, a teraz ja ci go podmienię. Standardowy bezpiecznik. Tak, o to chodzi teraz. Zapewne. Okej, podmieniam bezpiecznik. Lecimy na dół położyć kabelek. Będziemy położyć kabelek i musimy pewnie coś znaleźć tutaj, co będzie... Tak, dokładnie. Nie? Tutaj muszę podłączyć, okej. I cię pieprznął prąd przez to, że wymieniłem ci bezpiecznik, kolego. Dostałeś trochę po ciele, ale taki był zamiar. Okej, coś tutaj wziąłem. Szczypce. Cholera, on teraz tutaj idzie. Nie. Okej, zdążę, do szafy zdążę. Nie zdążę do szafy, szybko. Oh my fucking god. To było bliskie. Obcęgi, z czym może być obcęgi? Rura pod ciśnieniem. Nic, wszystko jest dobrze, tak? Okej. Rura podciśnienia, to może być to. Okej, teraz będzie się robił, w ogóle bawił się z krzesłem elektrycznym, a my szybko teraz lecimy do rury z podciśnieniem naszymi obcęgami. No rób tam, sąsiedzi, rób. To masz tak ustawić, to masz tak ustawić, nie? Okej, masz teraz stołek, siadaj na nim. Sąsiedzie, siadaj na nim. Nie siadasz na nim? A, ty jesteś wredny.
Teraz idziesz do szlifierki, okej. Co ja mogę robić z tymi obcęgami, powiedzcie mi. Co ja mogę robić z tymi... Siedź tu, po prostu stój. Co ja mogę robić z obcęgami? No musi być coś z tym, prawda? Nie? Nie wiem, jestem pogubiony ogólnie, co zdanie w tym odcinku jest. Jakoś dla mnie trudno z tym wszystkim ogarnąć? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że teraz dobrze pomyślę. Okej, dawaj, używaj szlifierki. Uleciała ci piła w dzieci. Jezus Maria, biedne dzieciaczki. Okej, robię dobrze, z drabiną. Dobrze pomyślałem, że to chodziło o drabinę. Teraz tam się powkuje sąsiedzie, a jedę szybko spać pod... Hup! Teraz skupmy się, poczekajcie. Jedno to jest prąd. Drugie to jest... Tutaj. Chodzi o drabinę. Czegoś mi brakuje. Czego? To jest pytanie, czego mi brakuje? To jest trudniejsze niż mi się wydaje? Czy jak? Czego ja nie zauważam? O, popieścił cię prąd, spoko ziomek. Ale czego ja nie zauważam? Skupcie się, czego ja nie widzę? Na razie mogę leżeć pod tym. Myślę, że coś... Zamknięty zawór wody. Tam jest zawór z wodą. To chyba o niego... Nie no. Tak, to musi o niego chodzić. Co pewnie teraz sąsiad pójdzie. Co pewnie teraz do umywalki. Więc no niestety nie zdążę tam. Nie zdążę niestety, ale już nie wiem co mam zrobić. Wiem co mam zrobić, ale... Zobaczymy co wystarczy na 90%, bo coś mi się nie wydaje. Więc co? Powtórzmy to wszystko. Nie będę tracił czasu, powtórzmy to, zróbmy, musimy to być 90%, bo ja się nie będziemy mieli złotego sąsiada. Czyli widzicie, już mam pierwszy fail z mojej strony. Teraz tak, lecimy szybko do tej szafki. Pozmieniamy ci bezpiecznik od razu. A nie, musimy czekać jak on go weźmie, okej. Teraz tak, mamy tutaj uszczelnienie. Mamy zawór wody. Mamy zawór ogrzewania. Mamy obcęgi. Lecimy, stary. Musimy powiedzieć szybko po kabel. Fuck, on tu idzie. On tu już idzie. Niestety. To szybko, połóżcie mu tej kuleczki. Uda nam się to. Uda nam się teraz tym razem, to będzie mieli. Patrz jak mamy to wszystko ładnie ogarnięte. Lecimy teraz tutaj. Tylko kabel nie podłużymy. To jest jeden problem, który zrobiłem. Nie będę miał przez 100%. Chociaż, dawajcie, odbudźmy psa. Może zdążymy wtedy. Nie zdążymy, niestety nie. Ale mamy często więcej czasu. Wkurwienie będzie dalej u niego trwało. Wkurwienie będzie dalej u niego trwało, to będzie dobre. To jest dobre. Opa. On idzie znowu do zaworu. A my się ten czas możemy bawić się z jego drabiną. No i bawimy się z drabiną. Możemy pójść, przejdźcie, to było coś w czawce? Nie, nic nie było. Okej, szybko musimy podmienić mu książkę. Musimy lecieć na dół i podmienić książkę. Dawaj. O, idziesz do tego, do... jak to się nazywa? Do... Do pieprzonego... Okej, wywaliłeś się raz. Teraz idziemy tutaj. Idziesz do... Kaloryfera, ja tam zapomniałem słowo kaloryfer. Nie wiem czemu. Jak dojdzie do kaloryfera, ja wejdę szybko na dół. Ale wiecie co? Obudźmy tego psa. Jak obudzimy psa, będziemy mogli szybko zdążyć włożyć Zdążymy. Cholera, leci do mnie. Poleciał do mnie, przecież on miał prosić do psa. Tak wszystko pięknie i co? Nie, Sajek, on do ciebie nie poleci. Nie, on poleci do pieprzonego psa. W sumie jak tak patrzę teraz, skoro on schodzi zaraz do ten, do piwnicy, to ja pójdę od razu po kabel. Lepsze rozwiązanie. Mieć kabel? To lepsze rozwiązanie, bo mamy tak wszystkie rzeczy i patrzcie, raz będzie kombo. Teraz jest idealnie, patrzcie. Zakładamy kabel, jeżeli możemy już teraz. Nie? Okej, to musimy być pierw kałuże. Otwieramy zawór. Dodajemy kabel. Nie otworzyłem zaworu. Idzie zakręcić zawór, fuck.
Nie, jeszcze zdążysz wziąć obcęgi. Nie, nie zdążysz. Fuck. Nie zdążymy uciec. Ja! Za dużo robię. Ale muszę to zrobić tak za pierwszym razem, muszę to zrobić tak za pierwszym razem. Okej, wchodzi do pokoju sobie, hehehe. Leć skup kabel. Jak gonisz kabel, tu nie mogę spieprzyć teraz. Wziąłeś kabel, musisz szybko wrócić do szafki. Jak ogarniesz szafkę, klikasz szybko na uwolnienie wody. Okej, lecimy. Super. Jedno. Teraz zawór tutaj, ciepła. Obcęgi. Teraz otwieramy zawór z wodą. Kładziemy kabel. Idealnie, zajebiście. Uciekaj. Udi uciek, Jezus Maria, w ostatnim chyba momencie. Teraz szybko musimy lecieć na górę. W sumie nawet możemy go obudzić. Obudźmy psa. To wtedy nie zostanie poparzony, znaczy poraniony i będziemy mieli większe kombo, zajebiście. Zajebiście, że on to rozwinił. Zajebiście. Tylko bezpiecznik będzie trzeba długo czekać. Ale przez to mamy czas, żeby zrobić wszystkie drabiny i tak dalej. Super. Ja jestem podjarany, bo strasznie mi to wychodzi. Właśnie nie wiem, czy on teraz jak zawór nie kliknie, to czy przypadkiem nie będę musiał jeszcze raz podchodzić do tego zaworu. Skupmy się, no teraz tak, będzie prąd. Jeszcze jest prąd. No panujemy książki przez ten czas. I teraz szybko lecimy do szafy. Przez ten czas, kiedy on to ogarnia. Wiecie, nic nie musi. Musimy jeszcze raz zrobić ten. Musimy jeszcze raz zamknięty zawór wody odkręcić, żeby napełniła się rura w łazience. Okej, okay, wywaliłeś się drugi raz, zajebiście. A teraz idź do swojego kochanego kaloryfera. Ten kaloryfer ładnie cię przywita, kumplu. No naprawiaj, szybko, ale szybko leć. Szybko. Ja nie mam tyle czasu. Okej, wychodzimy. Właśnie, nie mogę raz wyjść. Bo tak to nie. Tak to jego. Jak to mnie przyłapie przy. Chociaż zdążyłem, zajebiście, zdążyłem. W ostatniej chwili chyba. Teraz on musi dowiec i tyle jakbym to zrobił, to by do mnie przyleciał na biegu. Dokładnie. Przemyślane, zajebiście cwaniak. Zajebiście. Jak on teraz pójdzie gdzieś, on teraz chyba idzie do umywalki, właśnie, to teraz szybko trzeba tu polecieć. Jak on wejdzie do tego pomieszczenia, może zdążę. Oby. Jak nie, to będziemy musieli niestety długo czekać, to jest niefajne. Szybko. Może będzie, że w trakcie go na przykład weźmy, co? Dobrze? Nie. Nie. Why? Fucking shit, wszystko idzie tak idealnie. Za dobrze chcę, ja chcę za dobrze po prostu. Muszę to zrobić na spokojniej, tak powiem. Na spokojniej. Zanim mi to wszystko wyjdzie. Zobaczcie. Jak zrobię na spokojnie, to mi to wyjdzie. Czyli teraz. W sumie teraz mi to wyjdzie. To tak, zawór na ciepło. Uszczelnie, nie? Kabelek. Wchodzimy na górę. Wychodź na górę, a nie! Okej, okay, tutaj robimy kuleczki. Nie wiem, czy nie będą za późno, ale mam. Ja pierdzielę, tutaj położyło kulki. No to nic, kicha, trzeba lecieć po na górę. Trzeba lecieć na górę. Okej, okay, prąd się pieprznął. Zawór z wodą jeszcze nie ruszyłem, więc jest wszystko spoko. Tam się powkurzał sąsiad. Szlifierka. Wziąłeś sobie wodę, super. Teraz lecimy do drabiny. Szybko, dopóki sąsiad jest na dole, leć do drabiny. W tym nic nie było, więc nie sprawdzam. Pierwszy dałaś się ten. To ja szybko polecę na dół, żeby podmienić ci książeczkę.
Opa. Teraz nie można przedobrzeć. Po prostu nie można przedobrzeć. Musimy teraz czekać, bo on będzie znowu szedł podkręcić. Będzie chciał, wiecie, on tutaj pójdzie. Wtedy dopiero pójdzie zamknąć zabór chyba, no nie? Coś takiego. Sprawdźmy, jak on robi, no. Bawić się w tej łazience. I jedź znowu do zaworu. Dokładnie. Dokładnie, i on mi nie pasował. Leć na dół. Tu powinno być coś do schowania się w tym miejscu, no. Dobra, teraz jeszcze po bezpiecznik. Jak pójdzie po bezpiecznik, będę mógł robić te dwie rzeczy, które chcę zrobić. Jest git. Okej, poszedłeś dobrą stroną, ale... Okej, teraz. Jest super. Wiesz, szybko do bezpieczników. To jest te bezpieczniki, ale niestety tak cię porażą prądem. Wybacz mi, stary. Bo wszystko zrobiłem. Zrobiłem chyba wszystko, co mogę. Uwaga! Nie dość, że się wykręciłeś na pieprzonej drabinie, bo ci wypadła. Teraz się przywitasz z czymś dodatkowym na sąsiedzie, kochany. Uwaga! Tak! Pieprznie cię, debilu, prąd, bo włożyłem ci bezpiecznik, który atakuje cię w tym momencie. Jesteś idiotą. Skupmy się na sąsiedzie. Mamy pułapki, tak. Jedna jest tutaj. Najpierw to, że ja mogę cały czas zamykać i otwierać ten zawór, to mnie denerwuje. I nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Mamy tu szlifierkę. To jest jedno. Mamy książkę, to jest drugie. Tu mamy trzecie. Właśnie ta woda to będzie czwarte. Trzeba spytać, czy nam się to uda zrobić. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję. No wszystko spoko, no nie? Czemu jest włożony bezpiecznik? W ogóle się jeszcze nie zorientował, że zabrałeś przed chwilą bezpiecznik, idioto, a tu jest włożony nowy. Great success. Ale co ja mogę oczekiwać od takiego grubego sąsiada? Dawaj. Baw się z tym krzesłem. Pyk, 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 pyk. No trochę ci wyszedł zamiast fotela bujanego, to wyszedł ci trochę taki fotel do masakry, do zabicia twojej osoby. Sorki. Okej, idziesz na górę do szlifierki. Po szlifierce najprawdopodobniej idziesz... Gdzie on idzie po szlifierce? Po szlifierce on szedł na dół. Uwaga, szlifierka, wyleciała kosa. Szedł na dół, ale on szedł tędy. Najprawdopodobniej, żeby się wywalił na kulkach, powinienem być w tym miejscu. Obudzić psa i on wtedy dopiero się wywali na kulkach. To było złe. Zaraz się przekonamy. W sumie jak pójdzie na dół, to mogę wejść na górę. Bo on potem, bo on chyba będzie od dołu szedł na górę do tego. Ty, ja wiem co, jak on teraz zakręci ten zawór. Mam, już wiem, patrzcie, on teraz zakręca ten zawór. I on najprawdopodobniej teraz idzie do kaloryfera. I jak będziesz do kaloryfera, ja mogę mu ten zawór odkręcić. Jestem genialny. Teraz muszę. To jest ten czas. To jest ten czas, kiedy to mogę zrobić. Teraz idzie do umywalki, tylko pójdź do... Fuck. A żeś mnie kurna nie zauważył, debilu. Nie wiem, jak mnie ten debil nie zauważył, ale wiem, że zrobiłem kolejną złą rzecz. Nie naprawiłem kulek. Pieprzony kulek. Muszę kulki jeszcze ogarnąć. On musi pójść do kuchni i dopiero wtedy będę mógł załatwić mu kulki. Takim jest położyłem. Zajebisty jesteś, cwaniak. Zajebisty jesteś, cwaniak. Ale przynajmniej to zrobiłem. Wszystko, co miałem zrobić, przynajmniej zrobiłem. Okej, idzie sobie po bezpiecznik. Schowałem się? Schowałem. Jak od bezpiecznika pójdziesz tutaj... Kiedy muszę go aktywować, psa? Jak on pójdzie do kaloryfera, tak. Jak będzie przy kaloryferze, muszę go aktywować. Tylko zacząłem, że 7 mi tego nie da, więc będziemy mieli chyba do powtórki, ale to... Już mam w tej łutnę. Muszę pierw pokazać, że zrobiłem to. Patrz, tylko jednego wkurwa miałem. Więc tyle wkurwa opuściliśmy. Nie, dobrze. Dobra, robisz to szybko, robisz, super. Ogarniasz, wszystko działa. Zajebiście, idziesz odłożyć bezpiecznik.
a jak odłożysz bezpiecznik, idziesz chyba właśnie na górę do szlifierki, więc wiecie co, ja wam to po prostu przyspieszę. Jednak nie, patrzcie, o losie, patrzcie, idzie nasz kochany sąsiad samemu do kaloryfera. Patrzcie i patrzcie, idzie tutaj, idziesz, kurwa, idziesz tutaj, w końcu się wypierniesz. 7, 7, 7, 7, 8, fuck yeah, mamy to. Mamy, kochany, w ponad 90%, tak. Jest. Czyli mamy zaliczone z kółeczkiem. Boże jedyne, ile ja się na to nie przecie? 21 minut z uciętymi bodajże dwoma. Zaledwie dwoma minutami uciętymi, żeby zrobić pieprzone tyle. O Jezus, a jeszcze drugi został. Jeszcze drugi dostał sąsiad. Dobra, obiecałem to obiecałem. Zakończę sezon z pierdolnięciem. Ajajaj, sąsiedzie, sąsiedzie. Sąsiedzie, sąsiedzie, co ty tutaj dzisiaj będziesz robił? Nie skupiam się, coś idziesz po spryskiwacz. Przecież schowam się na razie. Bo jak będziesz ze spryskiwaczem gdzieś, nie chciałbym, żebyś się pojawił. Idziesz na górę, tak, są na górze puchary, więc szybko lecę do apteczki. Muszę najpierw pozbierać wszystkie rzeczy, nie będę robił na początku niczego innego. Co masz tutaj? Klej, okej. Okay. Tam jest mysia dziura. Tam jest mysia dziura. Mam nadzieję, że zdążę zrobić rzeczy na dole przed tym, co będę chciał zrobić. Ma mysz. Są gwoździe. Dobra, szybko na górę. Bo będzie pewnie chciał odłożyć, pójdzie jeszcze na dół i to będzie niedobre. O, szybko! Szybko, 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 szybko. Chowaj się w szafie. Super, i co, gdzie teraz idziesz? Idziesz teraz na fajkę. Fajkę masz bodajże na górze. Tak, chyba na górze masz fajkę, więc mogę pójść sobie teraz szybko do... A nie, fajkę masz tutaj. Idziesz teraz do gramofonu. To ja mogę teraz szybko... No, co jest tutaj? Co jest z tym? Co jest z tym? Co jest pewnie kabel kolejny? Idziesz po płytę, masz, mamy kabel i mamy korki. Korki nie pamiętam, czy były do broni. Korki były do broni, natomiast to musi być do tego, żeby ci zabrudzić puchary. Okej. Szybko, szybko lecimy tutaj. I szybko kabel jeszcze ogarniemy. Mam nadzieję, że zdążymy, mam nadzieję, że zdążymy. A to trzeba było zabić, przebić to, tak. Szybko, jest. To tak, możemy kulki teraz położyć, bo on teraz musi tędy iść. Kładziemy tutaj, to przebijamy. Nie? Zaklejamy to? Nie? Płyty zaklejamy. Okej, okay, pieprznęło cię prądem. Płyty zaklejamy, szybko. Nie? Nie mogę nic zrobić z płytami? Jasna cholera, byłem święcie przekonany, że to było z płytami. Teraz tak, tutaj trzeba włożyć oznaczenie. A może klej trzeba było do tego, do czapki? Tak. Amunicję trzeba było ogarnąć sobie. Trzeba z szafki nocnej, co możemy coś jeszcze ogarnąć? Możemy coś tutaj. Tam jest ten. Tam trzeba będzie włożyć poduszkę, tak, to pamiętam, trzeba będzie włożyć poduszkę. Więc to już widzę, że spieprzymy kolejność trochę. Trochę spieprzymy kolejność, ale to nieważne. Zardzewiały gwóźdź. Gdzie był ten zardzewiały gwóźdź? Do czego było się wkładało? Okej, okay. Pierwsza pułapka. Znaczy druga, kapelinder. Spróbuj go zdejmować. A nie, pierw mysz cię gdzie? Tak, pierw mysz cię gryzie w łapę z pudełka. Potem wyraz sobie wszystkie włosy. A nie, on zerwał na sobie, na swojej głowie kapelusz, okej, okay. Podwójna pułapka się udała. Teraz pytanie, co jest następne? Tak, gdzieś teraz do puzzle. Gdzie było to pudełko amunicji? Do czego ono się wkładało? Gdzieś musiał strzelać, ale... Okej, okay, dmuchaj sobie. Tak, zagraj sobie na swoim... Czym to jest? Jaki jestem dobry, ruch myśliwski, tak. Teraz szybko będziemy nałożyć tą... balonik. Ale naprawdę nie pamiętam, jak to trzeba było ogarnąć. Okej, wypierniczyłeś się. O, strzały. Do czego trzeba było włożyć strzały? No tutaj szybko pójdziemy. A nie, bo on teraz popłyn. Nie. Chowaj się. On teraz popłyną, teraz będzie czyścił puchary i się na nią wkurwi. A my skupmy się, do czego miałem włożyć gwoździe. I prawdziwą amunicję. Do tego trzeba było włożyć prawdziwą amunicję. Mam nadzieję, że zdążę. I to teraz szybko, musimy tam polecieć. Musimy tam szybko polecieć. Okej.
Bo to musi strzelić z zakorkowaną strzelą, tak. Teraz sobie przypomniałem. Go, 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 go. Ale to co, gdzie jest przebicie? To co miało być przebicie? Tego to za cholerę nie mogę sobie przypomnieć. Widzicie? Dokładnie, zapamiętałem sobie. Musiała być naładowana. Teraz gdzie będzie szedł? Że fajkę mam mu przebić. Ale teraz chyba musiałbym psa aktywować. A niestety psa ci nie aktywuje. Telefonu żadnego nie mam, żeby ci zadzwonić, więc... Patrz, on teraz go chyba... Puszka tytoniu. No teraz właśnie go otworzył, właśnie, tego mi brakowało. Czyli muszę być na... No ja muszę być, żeby go... Co musimy teraz zrobić, żeby to zrobić, żeby go aktywowało? Może mam gdzieś... Tutaj może być telefon, tu musi być telefon. Nie ma opcji, żeby w tym było telefonu. Wtedy, kiedy on to otworzy, ja muszę zadzwonić. Tak. Zobaczycie. Zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie. Ja jestem tego święcie przekonany. Dawajcie szybko. Tam musi być telefon, lecimy tam. Lecimy tam. O, o, lecimy tam. Na cicho, na cicho. Będziemy go trollować po prostu. Uwaga, będzie strzał. Jeps! I mamy i proch, i gwizdek. Gwizdek to musi być. Tak. Okej, okay, powkurza się tam. Teraz on idzie do nas. God damn it. Czy zdążymy? Zdążymy. Powinniśmy przynajmniej. Zdążyłem jakimś cudem. Zasranym cudem, Boże jedyny. Trzy pułapki. Trzeba to otworzyć, tutaj włożyć proch. I ogólnie wkurzyć sąsiada tym, że będzie pies mu strzelał bez sensu. Uwaga, tam zabaw się tym kapeluszem. Mimo, że on był zniszczony przed chwilą, on już był zniszczony. I tu jest pułapeczka. Tu jest nasza pułapeczka, jest, okej. Okay. Czyli mamy to. 7 na 9 wchodzi. Balon zrobiłeś, straciłeś swój pieprzony puzon, walnął cię w głowę. Okej, 65%. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby zrobić jemu... tyle, ile powinniśmy. Nie wiem, że to i to wystarczy na 25%. Ja się napieprzę ten czas. 25% to trochę mocne. Ale kurna, zrobiliśmy 2 wkurzenia. To nie może być jakoś tak zbyt dużo, nie? Tak na logikę rzecz biorąc. 2 wkurzenia. Przeciętnie można zrobić około 4-5, mi się wydaje. I to jest 4, jeżeli jest 4-5, no to jest 96%. 94 plus 6, 91 plus 9. Więc powinno być idealnie. Powinno być idealne 91%. Tak mi się przynajmniej wydaje. 91-94% będziemy mieli. Oby. Oby. Uwaga, idziesz odłożyć sobie ten. Swoją kochaną. No mogę już chyba wyjść. Tak, gdzie teraz grać sobie muzykę? Tak, teraz grać sobie muzykę i fajki. Okej. Okay. Czyli czekamy. Jeżeli wyjmie proch i otworzy swój gramofon. Gramofon! To był gramofon. To wtedy możemy sobie po prostu dzwonić. Listiem. Psi wizyt doprowadzi do szału kum dla sąsiada. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Idź tam się denerwuj na psa. A ja ci idę zniszczyć wszystkie rzeczy. No, dawaj to. Szybko. Zrobiliśmy to. Jest, jest. Biedny piesek. Przepraszam cię, piesku. Ja lubię psy. Naprawdę lubię psy, ale... Ciebie jest, nie lubię, jak jesteś z psem sąsiada, to takie się lubi najmniej, bo te są najbardziej, najgorsze zawsze. Czy też tak wie, dajcie, jak mój pies lajnie sąsiada w moim domu. Uwaga. Uwaga, jest przebity gramofon. Niż Starkrop. Zniszczony ma sprzęt 70%. Może zaliczy nam tu, jak jebnie ci fajkę w duch. Uwaga, idzie pod fajkę, idzie pod fajkę. Bierze sobie fajkę, zapala sobie fajkę. Wyjebał fajkę. 10% plus 3. 88%, czyli niestety do 90 nie dobiliśmy, chyba nie docenimy złotego sąsiada, jeżeli mi się dobrze pamięta. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. Uwaga. I... Srebrny sąsiad.
Srebrny sąsiad, niestety srebrny sąsiad, nie ogarnąłem jak zrobić złotego sąsiada w ostatnim sezonie, ale mam nadzieję, że będziecie. Przeszedłem z wami całą grę sąsiedzi z piekła fucking rodem. Mamy dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 odcinków, z czego nagrałem ich 10. Taka krótka, długa, zaś lekko seria. Mam nadzieję, że się spodobała, wiem, że aktywność była mała, ale ci, co oglądają, mam nadzieję, że są zadowoleni z tego, że to nagrałem. I cóż, zapraszam do kolejnych filmików, innych produkcji, innych serii, poprzednich serii, które nagrywałem w przeszłości. Tak, żebyście to obejrzeli, jak nie obejrzeliście jeszcze nigdy w przeszłości. I cóż, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I siemanko, peace, yo!